Monika Sułkowska, witam i zapraszam Państwa na podsumowanie tygodnia. Początkowe informacje na temat katastrofy przy ulicy Uczniowskiej wyglądały tak. Jedna osoba zginęła, dwie są w szpitalu, poszukiwania czwartej wciąż trwają. Taki był bilans czwartkowej katastrofy budowlanej, do jakiej doszło podczas rozbiórki porcelany w Wałbrzychu. Początkowo Straż Pożarna podawała, że zginęły dwie osoby. Informację o śmierci ostatniej z zasypanych osób potwierdził komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Grzegorz Kułak. Niestety ani psy, ani geofon nie wskazał miejsca lokalizacji czwartej osoby, dlatego później przy podjęciu maksymalnej ostrożności w większości wykonywaliśmy prace ręcznie, również wykorzystując w pewnym zakresie sprzęt ciężki, sprzęt budowlany, który był na miejscu. Powoli zaczęliśmy odgruzowywać miejsce, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia tej osoby było największe. No, akcja była długotrwała, bo mówię, była prowadzona w większości ręcznie. Konstrukcja duża, duże płyty żelbetowe, konstrukcja stalowa powyginana, też bardzo duże elementy ciężkie, więc to trzeba było palnikami przecinać, usuwać po kolei. No i około godziny 17 udało się tą osobę zlokalizować. W ciągu kilkunastu minut wyciągnęliśmy osobę, no niestety również lekarz stwierdził zgon. Akcja ratownicza na terenie nieczynnej fabryki porcelany Książ przy ulicy Uczniowskiej w Wałbrzychu trwała od godziny 10. Do katastrofy doszło podczas prac rozbiórkowych. Zawaliła się jedna ze ścian budynku, przygniatając cztery pracujące przy rozbiórce osoby. Doszło do zdarzenia katastrofy budowlanej na terenie byłej fabryki porcelany Książ w Wałbrzychu w czasie prac rozbiórkowych, no, prowadzonych zgodnie z pozwoleniem, także były to prace prowadzone oficjalnie. No, doszło do zawalenia części konstrukcji, tak naprawdę wieży wyciągowej. No i w wyniku tego zdarzenia cztery osoby ucierpiały. My otrzymaliśmy informację o godzinie 9.36. Po przybyciu pierwszych zastępów się okazało, że poszkodowane są cztery osoby. Jedna była lekko i praktycznie nie udzielaliśmy jej pomocy, tylko pogotowie ratunkowe zawiozło do szpitala. Druga osoba była przygnieciona częścią konstrukcji, ale była przytomna, była częściowo odkryta, więc od razu została zlokalizowana. W ciągu kilkunastu minut została wydobyta z tego gruzowiska, przekazana pogotowie, zawieziona do szpitala. Następne dwie osoby były całkowicie przysypane. Pierwszą zlokalizowaliśmy dość szybko, dzięki temu, że miała przy sobie radiostację i sygnał z tej radiostacji nakierował ratowników na miejsce, gdzie należało kopać. I faktycznie w ciągu kilkudziesięciu minut dotarli do tej osoby. W ciągu godziny 20 minut została ona całkowicie wydobyta z gruzowiska. No niestety lekarz stwierdził zgon. W akcji brały udział jednostki Straży Pożarnej z Wałbrzycha oraz grupy poszukiwawcze z psami z Wrocławia i Lubina. Problem był z czwartą osobą, bo nie dawała żadnych oznak życia, nie było żadnego kontaktu, nie działał jej telefon komórkowy, więc miejsce lokalizacji zwłok było trudne do ustalenia. W tym celu zostały sprowadzone dwa psy ratownicze, poszukiwawcze z Wrocławia oraz specjalne urządzenie geofony z Lubinia. Jak powiedziała rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Agata Kostek-Lewandowska, przy rozbiórce budynku pracowały dwie firmy. Zapowiedziała również, że będą badane m.in. przygotowanie pracowników do pracy, czy operatorzy maszyn mieli odpowiednie przeszkolenia oraz czy na miejscu pracy był koordynator do spraw BHP. Działania typowo poszukiwawcze zakończyliśmy około 17.30, no później jeszcze trwały już dochodzenia policyjne, prokuratorskie, także działania zakończyły się po godzinie 19.00. Fabryka porcelany Książ w Wałbrzychu, na terenie której doszło do wypadku, została wybudowana pod koniec lat 80. XX wieku. W 2004 roku, pomimo prób restrukturyzacji, firma została postawiona w stan upadłości. Pokazy mody ślubnej, prezentacje sal weselnych, dekoracji, zespołów obsługujących imprezy okolicznościowe oraz pojazdów dla pary młodej. To wszystko mogli podziwiać goście Galerii Victoria. Weekend w centrum handlowym przebiegał pod znakiem targów ślubnych, gdzie zainteresowane osoby mogły zaznajomić się z kompleksową ofertą firm zajmujących się organizacją wymarzonego wesela. Tak jak twierdzimy, można w przeciągu tego weekendu zaoszczędzić kilku tygodni czy nawet miesięcy przygotowań.
i bardzo dużo załatwić w ciągu tych dwóch dni. Jedne z największych emocji wzbudzały pojazdy, którymi młoda para może udać się do kościoła bądź urzędu stanu cywilnego. Przyszłym nowożeńcom zaprezentowano zarówno ekskluzywną białą limuzynę, jak i swojskiego Fiata 126P. Weselny maluch pokryty był jednak pluszowym futrem w kolorze soczystej czerwieni. Na stoiskach prezentowały się również restauracje oraz hotele, gdzie możliwe jest urządzenie wystawnej imprezy oraz firmy zajmujące się dekorowaniem i przystrajaniem sal weselnych oraz produkcją wiązanek i bukietów kwiatowych. Nie mogło zabraknąć także słodkości przygotowanych przez cukiernie z regionu, które zachwycały monumentalnymi tortami zwieńczonymi figurką młodej pary. Zakochani coraz częściej decydują się również na wynajęcie firmy, która zajmuje się kompleksową obsługą całego wesela. Jest to o tyle dobre i o tyle wygodne, że może nie kosztuje nas aż tak bardzo dużo, ile musielibyśmy włożyć wysiłku i ile pomyłek możemy w trakcie organizacji przyjęcia na własną rękę popełnić. Targi ślubne były również okazją do poznania oferty fotografów i filmowców, którzy zajmują się rejestracją tego niezapomnianego dnia. Na stoiskach prezentowały się również zespoły instrumentalne i wokalne. Przez dwa dni goście galerii mogli podziwiać także pokazy mody. Na wybiegu prezentowali się modele i modelki w eleganckich garniturach oraz zmysłowych sukniach ślubnych. Chciałem Panie serdecznie powitać na 7. balu Wałbrzyskich Dam. Balu wyjątkowym, bo odbywającym się w roku księżnej Daisy na Dolnym Śląsku. Po raz 7 w Wałbrzychu odbył się bal Wałbrzyskich Dam. Jest to spotkanie mieszkanek Wałbrzycha oraz okolicznych miejscowości. Tegoroczny motyw zabawy był związany z księżną Daisy. Dla mnie to ogromna radość, że gościmy dziś na pani, która przyjechała do nas z Jedliny, z Dolnych, z Dzierżoniowa, ze Świdnicy, ale wiem, że też że z innych miejscowości. Myślę, że 7 bal będzie osobną formułą balu Wałbrzyskich Dam i musimy pomyśleć nad nową nazwę w kolejnym roku, kiedy będzie organizowany 8 bal, już być może nie Wałbrzyski. Bardzo fajnie się bawimy. Przychodzi bardzo dużo kobiet, nie tylko z Wałbrzycha, ale i z całego regionu. Nawet nie przyjeżdżają panie z Wrocławia. Świetnie się bawimy, jest wesoło, sympatycznie. I też chyba po raz pierwszy jest trochę więcej mężczyzn. I bardzo dobrze, bo na takim balu Wałbrzyskich Dam również powinni być panowie, z którymi na pewno przyjemnie się pobawić. Organizatorką balu po raz kolejny była Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, która przywitała wszystkie panie w swój specyficzny sposób, zaczynając od słów: witam wszystkie matki, żony i kochanki. A teraz poproszę o głos osobę, bez której dzisiejszego wieczoru by nie było. Proszę Państwa, pani poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Kochane moje, poseł to tak bardzo służbowo, dziś po prostu Agnieszka. Kochane moje, dziś witam Was sama. Moja koleżanka, nasza koleżanka Kasia nie mogła być dzisiaj z nami, więc serdecznie Was wszystkie od niej pozdrawiam. I zacznę naszą formułą. Witam wszystkie żony, matki i kochanki, tak jak było od 7 lat. Kochane, to już 7 raz spotykamy się na balu. I tutaj się zastanawiam, bo w tej chwili to już nie jest bal tylko Wałbrzyskich Dam, ponieważ dziś mamy gości i z Jedliny, i z Dzierżoniowa, i ze Świdnicy, i pewnie jeszcze z wielu innych miejsc naszego regionu, więc jeśli pozwolicie, to my Wałbrzyszanki powitajmy gromkimi brawami wszystkie dziewczyny, które nie są z Wałbrzycha. Skoro bal Wałbrzyskich Dam odbywał się pod hasłem księżnej Daisy, to nie mogło się obyć bez odpowiednich przebrań związanych tematycznie właśnie ze słynną księżną. Zostały przygotowane maski z wizerunkiem księżnej Daisy. I na pewno w trakcie balu zrobimy wspólne zdjęcie. Zabawa trwała prawie do rana, a panie pokazały, że potrafią się dobrze bawić i tańczyć bez udziału płci przeciwnej, której reprezentantów podczas balu było jak na lekarstwo. Thank you.
kierunkiem Krzyżnej Daisy von Plessy. Kapituła konkursu zdecydowała, kto walczyć będzie o prestiżowe statuetki i nagrody pieniężne w plebiscycie Kryształy i Kamienie. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych przez mieszkańców regionu kandydatur wybrano po 5 nominacji w każdej kategorii. Od 11 lutego uruchomione zostanie głosowanie za pośrednictwem SMS-ów, a walka trwać będzie do samej gali finałowej. Na pewno dla tych, którzy są nominowani, jest to wyraz jakiegoś uznania lub też krytyki i dla osób publicznych jest to jakiś sygnał, który powinni w jakiś sposób wziąć pod uwagę. Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, sportu, uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz regionalnych mediów obradowała blisko 2 godziny. Nie było łatwo wybrać po 5 nominowanych w 8 kategoriach plebiscytu. W wielu wypadkach potrzebna była również dogrywka. Ciężko jest niektóre sprawy wyważyć, co jest lepsze, no tutaj troszeczkę jednak na klasycznego, że tak powiem, kolokwialnie czuję, czasami trzeba było się zdać, ale myślę, że dokonany wybór był przy tak licznym gronie wybierających chyba właściwy. Aż w 4 kategoriach, czyli akademickich, pozarządowych, kulturalnych oraz sportowych kryształach, nominowani powalczą nie tylko o prestiżowe tytuły, ale również o nagrody finansowe w formie czeków opiewających na 2000 zł. Wśród kulturalnych kryształów wybrani zostali Joanna Bator, Teatr Larki Aktora, Gra Miejska, Tajemnica Zamku Książ, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu oraz Grażyna Wołkowska. O zwycięstwo w kategorii sportowej powalczą MTB Wieża Anna Szczawno-Zdrój, połączenie wałbrzyskich klubów koszykówki KK Promet i JKKS Górnik Wałbrzych, Puchar Polski w motokrosie, krosowym cross country Józef Żuk oraz 13. półmaraton wałbrzyski. O nagrodę finansową i statuetki zmagać będą się również studenci Paweł Kwiatkowski, Michał Fila, Joanna Buczek, Piotr Malik i Wojciech Nagadowski. W sferze pozarządowej zmierzą się z kolei Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Księżnej Daisy von Plessy, Świdnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Teresa Ziegler oraz Stowarzyszenie Trzeciego Wieku ze Świebodzic. O prestiżową statuetkę zawalczą także firmy i przedsiębiorstwa z regionu. W kategorii kryształ wśród pracodawców nominowani zostali Porcelana Krzysztof, firma Ronal, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Wiktoria S.A., Janusz Sęczuk z przedsiębiorstwa Kamela oraz firma Sirbut Minari. Właśnie w ten sposób można mieć dodatkową promocję, tą pozytywną, nie tylko związaną z samym produktem, ale z firmą, jaką pewną organizacją, która tak naprawdę oddziałuje na rynek. Internauci i Kapituła docenili również lokalne samorządy, nominując wójta gminy Walim, Adama Hausmana oraz radę gminy Walim, Jedlinę Zdrój, Szczawno-Zdrój, Jana Klepca, radnego Świebodzic oraz Waldemara Skórskiego, zastępcę prezydenta miasta Świdnica. Wśród politycznych kryształów a statuetkę powalczą także Roman Szełemej, lokalne struktury SLD w Wałbrzychu, doprowadzenie do referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Wałbrzychu, Andrzej Zibrow oraz doprowadzenie do referendum o odwołanie burmistrza Głuszycy. W emocjonującej kategorii kamień wśród nadesłanych kandydatur wybierali z kolei jedynie lokalni dziennikarze. Do porażki roku nominowani zostali nieoddanie w terminie AquaZdroju do użytku, uchwalenie przez radnych miejskich w Wałbrzychu uchwały dotyczącej zakazu funkcjonowania placówek użyteczności publicznej przez całą dobę, porażka referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Wałbrzychu, likwidacja części szkół podstawowych na terenie Wałbrzycha oraz wyznanie Augustyna Skrętkowicza, że jest przeciwko odzyskaniu grodzkości przez Wałbrzych, bo jako wicestarosta straciłby pracę. Miałam tutaj pewien dylemat, które z tych wydarzeń, bo nie były to tylko osoby, ale także wydarzenia wybrać. Nie będę zdradzała, jakiego wyboru dokonałam. Mam nadzieję, że słusznego, ale oczywiście o wszystkim zadecydują telewidzowie telewizji regionalnej, czytelnicy 30 minut i także nasi telewidzowie. Poszczególne nominacje faktycznie negatywnie wpłynęły na wizerunek miasta Wałbrzycha, dlatego trochę się nie dziwię, że pierwsze miejsce otrzymała nominacja, która się nazywała Nieoddanie w terminie budowy AquaZdroju. To inwestycja, z którą mieszkańcy wiążą bardzo wielkie nadzieje. Inwestycja, którą, mówiąc kolokwialnie, jesteśmy karmieni od dłuższego czasu. Dlatego ta nominacja gdyby jednogłośnie zwyciężyła. Pozostałe są kwestią do dyskusji. Przeciwwagą dla kamienia, czyli porażki roku, jest z kolei nowa kategoria plebiscytu – superkryształ. Tytuł i statuetka będzie uhonorowaniem sukcesów, które ma na koncie zwycięzca. Konkurencja była naprawdę mocna, bo to bardzo znamienite osobowości, ale też wydarzenia z naszego regionu. Ja już wiem, kto jest superkryształem, ale to pozostanie tajemnicą, bo taka jest umowa i z Kapitułą, i z uczestnikami tego plebiscytu.
Do pozostałych nominacji w 8 kategoriach zostanie przypisany specjalny kod. Od 11 lutego możliwe będzie głosowanie za pośrednictwem SMS-ów oraz śledzenie bieżących wyników na stronie internetowej www.krysztalejkamienie.pl. Zwycięzców poznamy dopiero podczas gali finałowej, która będzie miała miejsce 8 kwietnia w barokowej sali Teatru w Szawnie-Zdroju. Zespół szkolno-przedszkolny w Boguszowie Gorcach przystąpił do programu ekologicznego EkoŠkoła. W ramach realizowanego projektu 36 uczniów z klas 4 i 5 uczestniczyło w konkursie na ekopamiętnik. To był konkurs międzynarodowy i właśnie to mnie zainspirowało, żeby dzieci naszej szkoły wzięły udział w tym konkursie. Po raz pierwszy przystąpiłam do tego konkursu. Muszę przyznać, że pani dyrektor wyszukała w internecie, bo to już była druga edycja. Pierwsza edycja po prostu była nam nieznana. I po szukaniu całego regulaminu zainteresowało mnie to bardzo, ponieważ temat był bardzo bliski, dotyczył ekologii, życia codziennego, naszego sposobu życia. Firma Panasonic zaproponowała nam, że prześle nam zeszyty ucznia, zeszyty dla nauczyciela, czyli takie pomoce dydaktyczne, a wiadomo, w szkołach bardzo chętnie korzystamy z takich pomocy dydaktycznych. Zajęcia odbywały się, musiałam zgłosić, ilu uczniów weźmie udział w tym konkursie i ewentualnie można było przystąpić na podstawie tych lekcji, można było przystąpić do konkursu na ekopamiętnik. Oczekiwania moje, że tak powiem, zostały przekroczone, ponieważ uczniowie bardzo chętnie przystąpiły do tego konkursu. 5 klas, były 3 klasy czwarte i 2 klasy piąte, bo to grupa wiekowa właśnie w tym przedziale, czwarte, piąte klasy. No i jak zbierałam chętne osoby, okazało się, że 35 osób z naszej szkoły, tych pamiętników troszkę mniej, bo 23, ale tam w regulaminie było, że mogą być to prace indywidualne albo prace zespołowe, do 5 osób maksymalnie. No i zbierało się tych ekopamiętników 23. Ze szkoły wysłano 23 pamiętniki na konkurs, który składał się z 3 etapów: krajowego, ogólnoeuropejskiego i światowego finału. Do konkursu, jak mówi nauczycielka, dosłownie w ostatniej chwili zgłosiła się Natalia Stolarczyk. Termin był około 15 maja. Zbierałam te prace. Wiadomo, jak to dzieci przynoszą w ostatni dzień. I tak się złożyło, że właśnie Natalka przyniosła ten swój ekopamiętnik, że tak powiem, za 5.12. I z tego względu nie zdążyłam, bo już czas naglił, nie zdążyłam ani sfotografować. Został wysłany. To właśnie Natalia, jak się okazało, wygrała finał ogólnopolski, która w nagrodę pojechała do Japonii, gdzie spotkali się zwycięzcy z poszczególnych krajów uczestniczących w konkursie. Rok temu około pani ogłosiła właśnie konkurs na ekopamiętniki i na lekcji przystępowaliśmy do zajęć, na których pani rozdawała nam ćwiczenia i książkę ucznia, gdzie uczyliśmy się o ekologii. Później pani zapisywała, kto chce brać udział w tym konkursie, a dlatego, że kilka miesięcy temu wygrałam jeszcze jeden konkurs plastyczny, dlatego zdecydowałam się na ten konkurs. Mieliśmy dużo czasu na namalowanie tych pamiętników i na opisanie tego. To było tam 5 prac do namalowania, do opisania. Do samego końca żeśmy nie wierzyli, że mamy ten wylot do Japonii. No i jak już były te bilety w ręce, okazało się, że jednak lecimy. Że Natalka wygrała ten konkurs i to był wielki sukces. Laureaci z 33 krajów zostali uhonorowani na ceremonii w Kioto. Natalia Stolarczyk from Poland. And Liviana Michelle Strumber.
from Romania. Każde z 33 dzieci, które wyjechało do Japonii, wygłosiło prezentację o unikalnej działalności ekologicznej w swoim kraju. Natalia promowała nasz kraj, wybierając z 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Polsce malowniczą krainę Tysiąca Jezior Mazury. Napisali, że mamy zrobić prezentację, której sama też w sumie nie zrobiłam. Ciocia mi pomogła. Ciocia właśnie powybierała tam, napisała to wszystko, powybierała zdjęcia. Później właśnie to pokazała mi. To ja się tego uczyłam opowiadać, napisałam sobie. I tu mój tłumacz, ja to mówiłam po polsku, na przykład jedno zdanie, a mój tłumacz to przetłumaczył na angielski dla wszystkich, żeby zrozumieli. I and my family treat to save energy. Whenever it is possible, we travel by bicycle instead of going by car because it is good for health and it is good for air. We don't use electricity and water when not necessary. Jako opiekun i osoba towarzysząca ze zwyciężczynią pojechał do Japonii jej tata, który relacjonował na bieżąco wszystkie wydarzenia i spostrzeżenia, a było ich niemało. Ciekawa jest kultura, religie, ciekawy jest klimat. Bardzo mi się podobało to, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Nie znalazłem tam papierka na ulicy, ludzie nie palą na ulicach. Są zakazy, są odpowiednie miejsca, które było bardzo ciężko znaleźć. Także osoba paląca ma problem z tym, żeby zapalić na ulicy. Nie widziałem naprawdę żadnej osoby, która by szła z papierosem. Jak ja to mówię, nie było zbędnej kępki trawy. Wszystko było bardzo ładnie poukładane. W tych miejscach, w których żeśmy byli, naprawdę było wszystko uporządkowane. Nawet ludzie wysiadający do metra, wsiadający, mają swoje jakby reguły wsiadania, wysiadania. Są odpowiednie kropki narysowane, gdzie ludzie wsiadają i wysiadają. Wszystko bardzo fajnie wyglądało. Najbardziej mi się właśnie chyba podobała ta szkoła japońska, Rigoka. Ona się nazywała, to było elementary school. Tam poszliśmy dzień po ceremonii tej całej. I to, celem to było, żebyśmy się spotkali z japońskimi rówieśnikami. Tam jedliśmy z nimi obiad w szkole, byliśmy w ich klasach i na koniec pomagaliśmy im sprzątać szkołę. O Natalii można więc śmiało powiedzieć, że stała się ambasadorką nie tylko Boguszowa Gorz i regionu wałbrzyskiego, ale też całego kraju. Sławomir Zięba, przedstawiciel firmy Carbo Julia, miał okazję wcielić się w rolę prezydenta miasta. Dzięki nagrodzie wylicytowanej podczas wałbrzyskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przez cały dzień zwiedzał inwestycje w mieście oraz spotykał się z osobami zarządzającymi organami, które podlegają urzędowi. 2000 zł, tyle wyniosła ostateczna cena, za którą wylicytowano projekt Być jak prezydent. Dzięki niemu wałbrzyski przedsiębiorca mógł zasmakować najważniejszej posady w Wałbrzychu. Przez cały dzień towarzyszył Romanowi Szałemejowi w jego codziennych obowiązkach. Generalnie jest to duża praca. Dla kogoś, kto nie miał takiej świadomości, obserwuje to z boku, może mieć zupełnie inne wrażenie. Natomiast wymaga to zaangażowania ogromnego i na pewno dużej pracy. Prezydencka limuzyna zajechała po gościa parę minut po godzinie 7. Najpierw udano się do magistratu, gdzie Sławomir Zięba uczestniczył w konferencji z udziałem przedstawiciela Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Następnie odbył się przegląd miejskich inwestycji. Gościa oprowadzono po najważniejszych placach budowy w Wałbrzychu. W pierwszej kolejności była to stara kopalnia, następnie budowa Aquazdrój, po czym było panowie wizytowani na budowie żłobka przy ulicy Giserskiej. Przejazdem tutaj do Zamku Książ również monitorowali sytuację na inwestycji drogowej na ulicy Uczniowskiej. Tam trwają wyburzenia domów,
ku końcowi tak naprawdę tym ma się ta inwestycja. Zwiedzaniu nie przeszkodziła pikieta firmy Budopol, która w tym czasie odbywała się pod Wałbrzyskim ratuszem. Prezydent oraz jego gość bez problemu dojechali do perełki Dolnego Śląska, Zamku Książ. Tam Sławomir Zięba miał okazję podziwiać niedawno otwarte trzecie piętro tego obiektu. W sali basztowej, do której prowadzą kręte korytarze zamkowych włości, odbyła się z kolei konferencja prasowa. Zwieńczeniem pracowitego dnia było wręczenie zwycięzcy licytacji podziękowań za wygraną aukcję dla Fundacji Jurka Owsiaka. Podziękowanie za licytację. Sławomir Zięba jako przedstawiciel firmy Carbo Julia miał również okazję porozmawiać z włodarzami miasta o inwestycjach dotyczących zagospodarowania hałd pokopalnianych, którymi zająć chce się przedsiębiorstwo. Na tym kończymy podsumowanie tygodnia. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe wydanie informacji, tradycyjnie już w poniedziałek. Do zobaczenia.